Tak więc witam wszystkich tutaj zgromadzonych na tym naszym pięknym spotkaniu, generalnie od wczoraj do jutra z młodzieżą w duchu świętego Franciszka. Tak przeżywamy swoją wiarę i relacje i budujemy te relacje właśnie oparte na przyjaźni, a przede wszystkim na Panu Jezusie tutaj, który ma serce takie pojemne i każdy mógł swoje serce tutaj po serce Pana Jezusa umieścić. I tak właśnie Jemu się oddać, powierzyć dzisiaj, to szczególnie jeszcze podczas adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy przeżywali. Tak wpadłem na taki pomysł, aby tutaj zaprosić do podzielenia się swoim świadectwem wiary panią Klaudię, którą gdzieś właśnie na Facebooku wynalazłem i napisałem. Pan różnymi drogami wiedzie, więc nie chcę za wiele mówić i tam się wymądrzać, tylko oddać głos po prostu, aby pani Klaudia podzieliła się doświadczeniem Pana Boga i swojej wiary. Tego, co przeżywam, może podpowie, jak zdrowo się odżywiać, nie? Bo my chemią się tak ładujemy, więc oddaję głos. Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani. Było trochę trudności po drodze, ale wcale mnie one nie dziwią, bo jak jest coś wartościowego i dobrego, to zły duch zawsze wszystko gdzieś tam utrudnia, także też po drodze cały czas wołałam do Jezusa, żeby Mu to spotkanie nasze zawierzyć, bo to nie jest moje spotkanie, to jest nasze spotkanie i w samym sercu jest właśnie Jezus Chrystus, którego tutaj widzimy, ale nie tylko go widzimy na obrazie, który namalowała nam właśnie za inicjatywą świętej siostry Faustyny, ale także każdy z nas może go tutaj doświadczać, może go doświadczać w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Pismo Święte mówi nam, że owce moje znają mój głos. To jest coś, co medytuję każdego dnia, ponieważ Pan Jezus chce się z nami porozumiewać. I to nie jest tak, że Jezus mówił tylko do siostry Faustyny. Jezus mówi także do każdego z nas, tylko tak jak właśnie ksiądz powiedział, że wrzucaliście tutaj swoje serca. To dzisiaj tak naszło mnie właśnie podczas w trakcie drogi, kiedy tutaj do Was jechałam, żeby właśnie powiedzieć Wam więcej o tym, co przeszkadza nam w słuchaniu Bożego głosu i jak go też rozeznawać. Powiem Wam, jak to przebiegało u mnie w życiu i myślę, że tutaj nakreślę swoje świadectwo wiary, bo gdzieś tam całe możecie znaleźć w internecie, jak to właśnie było za czasów modelingu, jak to też było związanego z moim dzieciństwem. Ja też teraz jestem na etapie pisania książki, także myślę, że do wakacji uda się ją wydać i tam będzie bardziej szczegółowo wszystko opisane. W każdym bądź razie, jako małe dziecko mamy te serce czyste. I z każdym rokiem oczywiście obciąża nas grzech pierworodny, który chrzest zmywa, bo sami oddzieliliśmy się od Boga poprzez odrzucenie Go i to gdzieś tam przechodzi z pokolenia na pokolenie. W każdym bądź razie chrzest święty zmywa z nas grzech pierworodny i zostajemy włączeni w dzieciństwo Boże. I to nasze serce zostaje odnowione. Duch Święty na nas spoczywa, zaczyna w nas pracować. I tak jak mamy szklankę, która jest pełna, to właśnie taką pełną szklankę otrzymujemy po Chrzcie Świętym. Jesteśmy pełni Ducha Świętego. Duch Boży jest w nas, pracuje w nas, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czyli świątynią Boga, co jest niesamowite. Stajemy się po prostu odzwierciedleniem Boga, czyli za każdym razem, kiedy uśmiecha się do nas takie niesamowite maleństwo, które przychodzi na ten świat, to jest po prostu uśmiech Pana Boga do nas. I z każdym rokiem to serce ludzkie, czyli tutaj znowuż nakierunkowanie na to serce, może zostać zabijane. No i kiedy zabijamy tą miłość w sercu dziecka, zazwyczaj dzieje się to przez członków rodziny, później już rówieśników, kiedy dorastamy, to zamykamy się też na łaskę Bożą. A kiedy zamykamy się na łaskę Bożą poprzez właśnie te zranienia, które przecież każdy z nas nosi, tak? Bo nie ma tutaj żadnego człowieka, który by jakichś przykrych doświadczeń w swoim życiu nie doznał, to też kiedy nie wykorzystamy tego z Bogiem, nie współpracując z tą Jego łaską, aby obrócił to wszystko w dobro, bo Słowo Boże mówi, że Bóg wszystko, co nam się złe przydarza, obraca w dobro. Ale skoro tak się dzieje, to dlaczego tylu ludzi jest tak poranionych? Dlaczego widzimy takiego Putina, który jest przeraźliwie krwiożerczo nastawiony na to, aby zdobywać, aby,
aby właśnie mieć tą chęć władzy, manipulacji, a nawet jest oziębły na krzywdę ludzką. Dzieje się tak dlatego, że dajmy na to taki Putin, który doświadczył przemocy fizycznej w dzieciństwie, bo o tym oczywiście wiemy. Takich osób jak on jest mnóstwo. Może nie mają takiej potęgi i władzy, ale wśród nas jest dużo osób, także rówieśników, którzy są bardzo w naszych oczach ludźmi zawistnymi, złośliwymi, zazdrosnymi. To znaczy, że ci ludzie zamknęli się na łaskę Bożą. I chcę wam powiedzieć, że ja też doświadczyłam dużo zła w swoim dzieciństwie i też nie miałam rodziców, chowali mnie moi dziadkowie. I dzisiaj, patrząc na moją siostrę, w którą staram się wlać ogrom miłości, bo jest zamknięta, była zamknięta na Pana Jezusa, na Boga, no bo przecież nie doświadczyła tej miłości od rodziców, a byłyśmy z tych samych rodziców. I tutaj mamy niesamowite porównanie, jak jedna z nas może współpracować z Bogiem i która nie otrzymuje takich konsekwencji grzechu, czyli tego odrzucenia od rodziców, że gdzieś tam to uzdrowienie we mnie pracowało nieustannie, poprzez to, że słuchałam głosu Bożego od dziecka. Czyli rozmawiałam do Boga, mówiłam do Niego Ojcze, patrzyłam w niebo i słyszałam Jego głos. I ja wiedziałam, że On wszystko to, co mi się złe przydarza, obróci w dobro. Natomiast jeżeli chodzi o te późniejsze lata mojego życia, czyli te lata życia bez Boga, to był mój świadomy wybór, ale też taki okres buntu, no bo wiemy, że przecież każdy z nas ma jakieś pragnienia, prawda? Jakieś chęć osiągnięcia sukcesu, spełnienia się. No i po prostu zamknęłam się na tą Bożą łaskę. Przestałam słuchać Jezusa, zaczęłam się buntować poprzez to, że pierwsze 10 lat życia chowali mnie moi dziadkowie i oni zaszczepili mi tą wiarę, chociaż nie uważam, żeby mieli jakąś taką przebudzoną tą wiarę, bo dla mnie taka wiara, którą dzisiaj doświadczam, to jest życie Słowem Bożym, czytanie Pisma Świętego, karmienie się praktycznie na co dzień Eucharystią, bo to jest niesamowite lekarstwo na każde zranienia i też taka kotwica do codziennych trudności, którą dźwigamy. I kiedyś mówiłam, że chyba codzienna Eucharystia jest tylko dla świętych. A dzisiaj widzę niesamowicie różnych ludzi w Kościele w ciągu tygodnia. Młodych, starszych, którzy wiedzą, jaką moc ma Eucharystia. I o niej też dzisiaj chciałam troszkę powiedzieć. No i do czego zmierzam? Że właśnie ten mój bunt wewnętrzny, który się pojawił, kiedy zamieszkałam na parę lat z mamą, u której nie było tego Boga, nie było tej Eucharystii, nie było Słowa Bożego, nie było wspólnotowej modlitwy, sprawiło, że to moje miejsce wewnątrz stało się puste. A Słowo Boże mówi, że kiedy wewnętrznie jesteśmy puści, diabeł jak lew ryczący krąży, aby nas pożreć. I ja wiem, że my myślimy, że to nasze ciało jest takie realne i że to wszystko, co teraz tu widzimy, to jest realne, ale wokół nas cały czas tutaj są nasi aniołowie. Jest tutaj Jezus, jest Maryja, jest Duch Święty, który się porusza wokół nas. I ten taki dzień Pięćdziesiątnicy, którego ja doświadczyłam, po całych tych takich trudnych doświadczeniach, o których chciałabym nakreślić, może nie będę wszystkiego tutaj dzisiaj opowiadać, ale był taki czas, kiedy po prostu zamknęłam się na łaskę Bożą, czyli zbuntowałam się, poszłam w stronę modelingu i na początku nie szłam tam naprawdę z złym zamiarem. Ja szłam tam z zamiarem tego, że będę robiła sesje zdjęciowe, będę się realizowała, że połączę to kiedyś jakoś z Bogiem. No bo przecież widzimy dzisiaj dużo aktorów, którzy też mówią o Bogu. Widzimy nawet Lewandowskiego, który mówi, że każdy mecz modli się do Jezusa i zawierza Bogu. Widzimy Kamila Stocha, który też mówi, że jakby nie zaczyna też żadnych zawodów bez oddania zawodów Jezusowi. Także widzimy tutaj naprawdę niesamowicie dużo ludzi, którzy potrafią to połączyć z Bogiem, ale trzeba być ostrożnym, czyli trzeba czuwać, czyli trzeba być w takim stanie czuwania, czyli takim bliskości z Jezusem, po prostu rozmowy z Nim codziennie, bo dzisiaj są takie czasy, że tak jak kiedyś wystarczyło pójść co niedzielę do kościoła i byliśmy otoczeni po prostu ochroną z nieba, tak dzisiaj to jest za mało. To jest zdecydowanie za mało, bo po prostu diabeł wie, że jego czas został skrócony, a przyjście Jezusa jest bardzo bliskie. Pokazują to znaki czasu i też Księga Apokalipsy, która nam pokazuje, jakie rzeczy będą się działy przed powrotem Chrystusa i dzisiaj też to wszystko widzimy. Zaraza, głód,
różnego rodzaju klęski, które się dzieją, wojna. Także tutaj widzimy, że Jezus powróci niedługo. I szatan wie o tym, że on powróci i zatriumfuje. On już to zrobił na krzyżu. On już to zrobił na krzyżu. W każdym bądź razie zły duch chce zgarnąć jeszcze tych ludzi, do których ma dostęp. Także do mnie w tamtym czasie też miał dostęp, bo ja wyraziłam na to chęć, czyli to dużo od nas zależy, czy my powiemy tak złemu duchowi. Jeżeli powiemy mu tak, to on z całą swoją mocą wchodzi do nas i mieszka w nas. To jest dosłownie, tak się dzieje. I wtedy, kiedy ja przez taki pryzmat dobra, tak? Ja jakby powiedziałam, ja tam wejdę w ten modeling i ja naprawdę będę robić to wszystko tak na Bożym fundamencie. Ale osłabam w modlitwie. Wkradł się bunt, a on zawsze jest, kiedy jest bunt, kochani, to nie decydujmy. Nigdy nie decydujmy w takim stanie ducha, w którym jesteśmy zbuntowani wewnętrznie, bo wtedy zawsze podejmiemy złą decyzję. I weszłam w tą stronę tego modelingu. Też troszkę z taką ciekawością, z dozą ciekawości, jak to będzie. Wcześniej tańczyłam hip-hop, byłam tancerką, więc no, jakby nosiłam luźne dresy, jakoś modeling nie był w mojej wyobraźni jako coś jakby no, w kwestii zawodu, którego będę chciała kreować w swoim życiu. No ale poszłam w tą stronę modelingu i zaczęło się od teledysków, najpierw dla jakichś raperów, później jakieś nawet disco polo się pojawiały. Brałam po prostu wszystko. Sesje zdjęciowe sukienek ślubnych, sesje odzieżowe. No i na końcu zaczęły się też sesje bieliźniane. Zaczęły się też sesje, w których zdeptałam godność dziecka Bożego. I pamiętam wtedy słowa mojej mamy, że przecież Bóg cię stworzył piękną. Miałam przychylność rodziców. Mówili, że to nic złego. I dostawałam tylko takie utożsamienia, że wcale nic, taką akceptację tego, że wcale nic złego nie robię. No i poszłam w tą stronę tego świata, no bo świat nigdy nam tak naprawdę nie odda tego spełnienia i tego ukojenia, którego ja przecież tak zaczęłam łaknąco szukać. Bo kiedy odcięłam się od tego źródła Boga, czyli wkradła się taka pustka serca, taka, jakby to opisać, może wiele, wiele razy w życiu też tego doświadczacie, kiedy osłabniecie w modlitwie, że wkrada się taki bezsens. I też zarazem taka pazerność życia, o tak bym to nazwała, czyli nachapać się tego życia jeszcze, nie? Jestem młody i gdzieś tam chcę się nachapać. No i tym nachapałam się, że wylądowałam w szpitalu po paru latach i Bóg to dopuścił. I ja nie mówię, że Bóg jest jakimś brutalnym tyranem, bo Bóg taki nie jest, bo Bóg jest tylko dobrym, nieskończenie miłosiernym Ojcem. Ale on patrzy z góry i on mówi tak, skoro to moje dziecko idzie na potępienie, skoro zaczęło robić takie sesje zdjęciowe, które żyje beze mnie, jest jak takie dziecko odłączone, zagubione, no to ja muszę coś wymyśleć. Ja muszę coś wymyśleć, żeby upomnieć się o tą moją własność, bo ja byłam własnością Boga. Bo jako małe dziecko ja miałam niesamowicie wrażliwe serce na głos Ojca w niebie i wiem, że On się upomniał o mnie przez ten szpital, do którego trafiłam, a trafiłam tam tylko i wyłącznie dlatego, że modeling to nie są tylko sesje zdjęciowe, moi kochani. Często to są też jakieś gale, boksu, gdzieś tam też uczestniczyłam w różnych pokazach i zazwyczaj tam są też jakieś imprezy. A na tych imprezach też są i używki, i alkohol. I jakby na takie rzeczy też dałam dopust w swoim życiu. A skoro dałam dopust na to w swoim życiu, no to są też tego konsekwencje. Dlaczego tego innych nie dotknęło? Dlaczego inny człowiek nie trafił w tym samym czasie do szpitala? Tego nie wiem, ale wiem, że Bóg upomina się o swoją własność. Czyli jeżeli my mamy jakieś wrażliwe serce na chociażby jakieś jedno Jego poruszenie, na jedno Jego słowo, to On się o nas upomni. I czasami w taki drastyczny sposób nam się może wydawać, jak Bóg mógł zabrać najbliższą mi osobę, jak Bóg mógł dać tą chorobę. Ale przypomina mi się tutaj też to świadectwo, ja wtedy tego nie rozumiałam, ale pamiętam, że otarłam się o śmierć, miałam film z całego życia jak przed oczami. W szpitalu z zapaścią trafiłam po tej imprezie, po tych używkach alkoholu. I miałam wtedy 18 lat. I ja po prostu krzyknęłam całą swoją piersią. Jezu, ratuj mnie. Ja wiedziałam, że cały film miałam przed oczyma i miałam film z dzieciństwa, kiedy żyłam blisko Boga i widziałam siebie jako taką czystą wewnętrznie dziewczynkę, która
dawała się porywać miłości Jezusa. A później zobaczyłam, jak zbezcześciłam świątynię Ducha Świętego i wiedziałam, że jeżeli wtedy odejdę, nie spotkam się z Jezusem. Że nie spotkam się z Jezusem, więc ja powiedziałam: Jezu, ratuj mnie, ja zrobię wszystko, żeby do Ciebie wrócić. I wyobraźcie sobie, że wszystko zaczęło się stabilizować w tym szpitalu. To jest niesamowite. Z godziny na godzinę zaczęło być lepiej. I pomimo, że ja obiecałam wtedy Jezusowi, w tym takim, kiedy już traciłam oddech, puls był coraz niższy, już po prostu schodziłam z tego świata, to Jezus mnie uratował. Ale moja, to, że ta wiara nie była zbudowana na tym takim, na tej skale, o której mówi Słowo Boże, że kiedy przychodzi wicher, to gdzieś tam to wszystko zaczyna jak taki domek z piasku się burzyć. No i dosłownie tak było, że Jezus, pomimo, że ja powiedziałam te słowa i one naprawdę na tamten moment były szczere, ale nie były te słowa zbudowane na skalę. Ja nie wiedziałam, jak się w tym świecie duchowym do końca poruszać. Nauczona byłam jedynie takich tradycyjnych modlitw. Może i one by były pomocne tamten czas, ale ja wiedziałam, że Bóg szykuje coś większego w moim życiu. Takie przebudzenie duchowe, czyli właśnie o to, o czym wspomniałam, czyli taki dzień pięćdziesiątnicy, wylanie Ducha Świętego ponowne. I do czego zmierzam? Że ja wtedy, nie, po tym szpitalu, kiedy Bóg mnie uratował, jeszcze nie wróciłam do Jezusa. Ja zaczęłam, z powrotem wróciłam do świata modelingu, po tym doświadczeniu ze szpitala. Nawet mówiłam: Jezu, no jak ja, co ja teraz będę robić? Ja już mam doświadczenie w modelingu, ja nie wiem co dalej i tak dalej. No i starałam się jakoś to wszystko pogodzić, miałam tam przyjaciół, bałam się, po ludzku bałam się samotności, że kiedy będę się z tym Jezusem afiszować, to że stare moje towarzystwo nie zrozumie tego i że zostanę z tym wszystkim sama. No to jest taka taktyka działania złego ducha, czyli zaszczepić w nas lęk właśnie i taki strach przed tym, co to będzie. A Pismo Święte mówi: nie martwcie się o to, co przyniesie dzień jutrzejszy, bo o to wszystko ludzie niewierzący zabiegają. Martwcie się najpierw o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dodawane. Przypatrzcie się lilią, kwiatom, ptakom, nieprzędą, a Bóg Ojciec je przyodziewa. Przecież wy jesteście ważniejsi od nich. To mówi Pan Bóg w Słowie Bożym. Ale ja nie znałam wtedy Słowa Bożego. Nie karmiłam się nim, a przecież Pismo Święte mówi, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Dzisiaj Pismo Święte leży przy moim łóżku, karmię się nim każdego dnia, ale wtedy nie. I dlatego też, ale uważam, że to, co przydarzyło mi się, to zło całe, bo to trzeba nazwać, zło trzeba nazwać złem, to Bóg jakby przyodział w takie niesamowite dobro, że ja dzisiaj myślę, że wyciągnęłam większą mądrość z tych wszystkich doświadczeń. I po tych paru latach jeszcze życia bez Boga, chociaż ten Bóg już się przebijał, już się tak mocno przebijał później po tym szpitalu, że kiedy ja byłam na jakichś imprezach, pamiętam, że moi znajomi, to taka wielka pustka wśród tych ludzi, dzisiaj mi jest ich tak szkoda. Oni chcieli mi tylko polewać alkohol. No Klaudia, napij się jeszcze z nami. No tam, dawaj tamto i tamto. I ja tak siedziałam przy tym barku i Pan Jezus mi mówił: przecież to nie jesteś ty, Klaudia. Przecież to nie jesteś ty. Ona mówi: co ty robisz w tym miejscu? Przecież, mówi, do innych rzeczy cię powołałem. I ja wtedy zagłuszałam ten głos. Ja wiedziałam, że to nie jest moje miejsce, że to jest jakiś po prostu cyrk grany, że ci ludzie w ogóle nie są sobą, że Bóg nas wzywa do autentyczności, żeby nie nakładać żadnych masek, żeby nie szukać tych takich rzeczy, które jakby uśmiercają nas wewnętrznie i które zakłamują rzeczywistość. Bo ci ludzie, nawet jeżeli wewnętrznie są smutni, to oni uśmiechają się tylko dlatego, że napili się alkoholu, albo tylko dlatego, że postawiono im nową zabawkę w życiu w postaci jakichś sukcesów, czy to biznesowych, czy też spełnienia swoich jakichś ludzkich pragnień. I ja nie mówię, że one są złe, bo możemy się realizować, o tym też zaraz powiem, tylko żeby to wszystko robić i budować na Jezusie. No i później pojawiła się choroba w moim życiu, z którą walczę do dziś dnia. Ogólnoustrojowa sepsa, grzybica organów wewnętrznych po antybiotykoterapiach, bo walczyłam wtedy z przewlekłym zapaleniem migdałków i miałam chyba rok czasu podawane też antybiotyki, a z racji tego, że urodziłam się z uszkodzoną odpornością jako niemowlę, no to gdzieś tam wszystkie choroby się u mnie kończyły takim, że tak powiem, rozognioną chorobą. No i co? I właśnie wtedy też zaczęłam trafiać do szpitala kilka razy w tygodniu, nie? Z takim zatruciem krwi. Lekarze nie byli w stanie mi pomóc, powiedzieli, że nie wiedzą, jak to leczyć. No niestety, no, medycyna akademicka nie jest w stanie nam powiedzieć, jak leczyć grzybicę ogólnoustrojową wewnętrzną, bo co najwyżej są w stanie pomóc, jeżeli to jest w obrębie jelit.
to ewentualnie dietą bezcukrową, czy niskowęglowodanową, czy jakimiś lekami. Można to ogarnąć naprawdę w niedługim czasie, ale nie w takich przypadkach, kiedy to jest tak mocno rozsiane, bo nie ma leku, ani nawet nie ma jeszcze ziół, które przekraczają barierę krew-mózg. Więc po prostu wtedy wołałam do Boga, dlaczego? Dlaczego mi coś takiego zrobiłeś? Ja wtedy straciłam chęć do modelingu, do spełniania pasji, bo nie miałam na to siły. Także Bóg dopuścił takie zło, żeby mnie po prostu upomnieć o tą swoją własność. Czyli mówi, kurczę, no dałem ci taki dopust, takiego doświadczenia, że po tych używkach, miałaś 18 lat, trafiłaś do szpitala, żebyś do mnie wróciła, bo jesteś moja. A ty dalej poszłaś w swoją stronę. Więc ja nie dopuszczam tego dlatego, że ty jesteś tego winna, tylko ja dopuszczam to dlatego, bo cię tak bardzo kocham. Rozumiecie logikę Bożą? Że Bóg dopuszcza chorobę i Bóg dopuszcza szpitale tylko dlatego, że nas tak bardzo kocha. Ja wtedy tego tak nie rozumiałam. I dzisiaj powiem wam, że ze mną jest lepiej. Nie jestem jeszcze w pełni zdrowa, bo nawet jak do was jechałam, to miałam kucia w klatce piersiowej. Czasami płaczę, czasami jest ciężko. Naprawdę, mam czasami dni, w których jestem w łóżku. Ale jest dużo dni, gdzie Bóg mi pozwala na ewangelizację. Prowadzę też kanał ewangelizacyjny Serce do Serca. Pracuję już dzisiaj jako dietetyk biblijny i też rozpisuję ludziom protokoły ziołowe. Także zobaczcie, jak Bóg niesamowicie wszystko zmienia. A to też było zaszczepione u mnie w dzieciństwie, bo jak chorowałam jako mała dziewczynka, to dziadek mnie zawsze leczył ziołami. Także no, mój dziadek, pomimo że jest architektem budowlanym, to bardzo dobrze znał się na ziołach i wręcz można powiedzieć, że miał taką aptekę ziołową, czyli aptekę Pana Boga w domu. I lekarze mówili czasami, że wrzody się leczy kilka miesięcy lekami, a dziadek potrafił mi wyleczyć w 2 tygodnie. Także no, niesamowite rzeczy. I ja wtedy wiedziałam, że jak lekarze mi powiedzieli, no nie mamy lekarstwa dla ciebie, nie będzie dobrze, nie jesteśmy w stanie ci powiedzieć, czy z tego wyjdziesz, czy będziesz długo żyła. Ale mi Pan Bóg powiedział, że ja przedłużę lata twojego życia, a może i nawet cię uzdrowię. Wszystko jest zależne od tego, czy ja będę z nim współpracować. Więc Bóg zaczął mi też pokazywać w momencie wychodzenia z tej choroby, gdzie okazuje się, jak poznałam, musiałam poznać, Boże, to niesamowite, że żadne szkolenia dietetyczne ani Akademia Naturopatii, którą skończyłam, one nie dały mi takiej wiedzy, jak dał mi Pan Bóg przez Pismo Święte i przez współpracę z ciałem, czyli to, że ja słuchałam swojego ciała i też zrozumiałam, jak działają te tajniki detoksykacji organizmu. Czyli Bóg nam dał też taki, mamy coś w organizmie, które odpowiada za eliminację toksyn i tak samo, że się te wszystkie naprawcze rzeczy dzieją same w naszym ciele. To jest niesamowita w ogóle chwała Boża się objawia w naszym ciele, że to wszystko jest i tak samo widzimy, jak się skaleczymy, że ta rana się zesklepia, o ile nie sypiemy tam soli. Więc ja zrozumiałam, jak czytając Słowo Boże, to co Bóg nam dał do jedzenia, tam było na początku w ogrodzie Eden owoce, ziarna, później poszerzył to o rośliny zielone, a później o mięso czyste, nieczyste. Nieczyste dlatego, że na przykład świnia się nie poci. Podzielił też ryby głębokowodne, które są nieczyste i płytkowodne, a głębokowodne tylko dlatego, że głębokowodne zjadają wszystko, co nieczyste. W oceanach, w morzach, więc są toksyczne. Więc widzimy Bóg Ojciec, który jest tak dobrym Ojcem, On nawet nam daje zalecenia żywieniowe, których mamy się trzymać, żeby być zdrowi. Więc to, co On mówi, że jeżeli będziesz tak robił, to będziesz czysty, a nie nieczysty. To nie chodzi o to, jak mieli Izraelici mówili, że gdzieś tam właśnie, że no gdzieś tam obmywali te ręce, to wszystko było takie tradycjonalne. To nie o to chodzi. Bóg patrzy głębiej. On chce, żebyśmy mieli zdrowe ciała, które są świątynią Ducha Świętego. Tak samo dał nam zioła. Pan Jezus też czasami używał błota, jak ktoś gdzieś tam był ślepy. Pan Jezus też, Łukasz Ewangelista też znał się na medycynie naturalnej, także ona już była stosowana bardzo dawno, nie? Tak samo dzisiaj te nietolerancje na mleko i tak dalej, to jest wszystko dlatego, że poprawiamy Boga, nie? Że właśnie nie ma tam enzymów. W momencie, w którym my pasteryzujemy mleko, zabijamy enzym laktaza, który odpowiada za trawienie białek mlecznych i ludzie mają po prostu nietolerancję laktozy. Natomiast kiedy pijemy żywe mleko, tak jak Jezus i Pan Bóg mówi w Słowie Bożym, właśnie mleko kozie, owcze, które jest prosto od krowy, od kozy, no to tam są te enzymy żywe, które pozwalają nam przyswoić te składniki odżywcze i tak taką ciekawostkę wam powiem, że mleko krowie pasteryzowane trawi się nawet do kilkunastu godzin i tworzy naprawdę dużo procesów prozapalnych w organizmie, a mleko od kozy czy od owcy surowe
takie możemy sobie kupić. Jakby ja wszędzie je kupuję. Jadę do dziadków nad morze, to wpisuję w OLX-ie, wyszukuję, podjeżdżam samochodem, kupuję z okolicy miasta, z jakiejś ze wsi, tak samo jakieś jajka. Także no, nie jest ciężko takie coś zdobyć. Ale tak jak mówię, a takie mleko właśnie prosto, surowe, trawi się około godziny do dwóch. I przyswajamy praktycznie 100% składników odżywczych w przeciwieństwie do takiego mleka pasteryzowanego, które nic dobrego do naszego organizmu nie wnosi. Ale tak jak mówię, no, ten świat jest upadły i też Pan Bóg mi dał takie słowo, że pomimo, że dzisiaj dużo lepiej z moim zdrowiem, kochani, bo nie mam już arytmii serca, nie mam już astmy. Co prawda muszę unikać jakichś pomieszczeń dusznych, bo te moje płuca są osłabione po tej grzybicy ogólnoustrojowej. Są jakieś uszkodzenia trwałe w ciele i nie jestem jeszcze w pełni uzdrowiona, ale też mi Jezus ostatnio powiedział, że moje uzdrowienie jest adekwatne do mojego uzdrowienia wewnętrznego. I to mnie tak ujęło wewnętrznie, że Jezus mi tak powiedział, z racji tego, że ja naprawdę widzę niesamowity postęp. W 2016 roku oddałam swoje życie Jezusowi, tak naprawdę, z serca, kiedy klęknęłam w swoim pokoju i powiedziałam: Duchu Święty, przyjdź, ja chcę Ciebie na nowo, ja chcę spotkać Jezusa żywego. Ja wiem, że On jest, bo Go znałam jako mała dziewczynka i chcę Go zaprosić do swojego życia, czyli wrócić jak taka córka marnotrawna do Jezusa. Ale no naprawdę musiało się dużo przykrych rzeczy wydarzyć, czyli właśnie najpierw ten szpital w wieku 18 lat, później ta ciężka choroba, która i tak ja potrafiłam tam na własnymi ścieżkami chodzić, już próbowałam, chodziłam do jakichś po prostu różnych lekarzy, nawet też na tamten moment do dietetyków, no nikt nie był w stanie mi pomóc i na końcu gdzieś tam jak ten biedny Pan Jezus dopiero do Niego przyszłam. No i też śmierć bliskiej mi osoby, jakby ona tak zatriumfowała te moje zawrócenie na tą dobrą drogę, że tak powiem, z Jezusem. No i dzisiaj to tak wygląda, nie? Że idę z tym Panem, którego tutaj mam po lewej stronie. Całuję krzyż codziennie, bo wiem, że nie ma życia bez krzyża. To musimy wiedzieć. Każdy z nas będzie miał inny krzyż. Ja mogę mieć chorobę, która mnie trzyma przy Jezusie. Inny człowiek będzie miał trudną rodzinę. I w tym człowieku też jest Jezus, trzeba o tym pamiętać, bo szatan też będzie działał przez niechęć do drugiego człowieka. To musicie wiedzieć, bo on nienawidzi dzieci Bożych i też nie walczymy przeciw zwierzchnościom tego świata, czyli przeciw ciału i krwi, tylko apostoł Paweł powie nam, że walczymy że nie walczymy przeciw ciału i krwi, tylko właśnie przeciw zwierzchnościom tego świata, czyli właśnie ten duchowy świat cały czas tutaj jest aktywowany. I do czego zmierzam, że kiedy my widzimy naszego brata czy siostrę, którzy plują jadem w naszą stronę, albo członek naszej rodziny, to ja wiem, że to jest cholernie trudne, ale idźcie do swojego pokoju, do tej swojej izdebki, uklęknijcie i powiedzcie: Jezu Chryste, miłuję tego człowieka. Ty jesteś w tym człowieku. Ja wiem, że to jest trudne, ale ten człowiek jest zniewolony. Ma do niego dostęp zły duch, bo on nie uwielbia Ciebie. Ale ja nadrobię za tego człowieka. Ja będę uwielbiał Ciebie w tym człowieku i w taki sposób będzie się manifestowała moc Boża. Zobaczycie, co się będzie działo w Waszych rodzinach. Jeżeli macie w szkole jakichś ludzi, którzy też Wam złożyczą, którzy są dla Was trudni, módlcie się za nich. Zobaczycie, jak to ma wielką moc. Moc miłości do drugiego człowieka. Bo Jezus powiedział, że też przynależnością do Niego jest to, co żeśmy uczynili bliźniemu. Jakby możemy być włączeni do wspólnoty Kościoła, uczestniczyć fajnie, naprawdę jest fajnie przychodzić na odnowę w Duchu Świętym, uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który jest tam obecny, bo cuda eucharystyczne wskazują i Jezus mówi do nas jak do niewiernych Tomaszów: hello, ja jestem, nie, że gdzieś tam pokazuje, że to jest prawdziwe i nawet nikt nie jest w stanie tego udokumentować. Serce człowieka w agonii o grupie krwi Chrystusa. Takie cuda eucharystyczne mamy na całym świecie. Hostia zamienia się w krwawiącą hostię właśnie o grupie krwi Chrystusa. Także Jezus jest z nami, karmi nas tą manną z nieba. Jest ukryty, bo Jego boskość by nas poraziła, bo On jest tak piękny i tak... I w ogóle wiara nie byłaby wiarą. Co to by było, gdyby Jezus nam się już teraz tu objawił widzialnie? Więc my mamy ufać Jezusowi, bo to jest to wszystko, że On jest ukryty w tej hostii. Ale On jest z nami, bo powiedział, że lepiej dla was, żebym odszedł do Ojca, bo pośle wam Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który was doprowadzi do całej prawdy. I widzimy, że my cały czas jesteśmy w tej drodze. Widzicie też na przykładzie mojego świadectwa, jak mnie Jezus prowadził. Często przez takie trudne drogi, ale On nas prowadzi, bo nas kocha. I
I właśnie jeszcze tak reasumując i nawiązując właśnie do tej drogi, żebyśmy nie bali się kochać, żebyśmy właśnie byli przynależni do Jezusa nie tylko wtedy, kiedy uwielbiamy, kiedy jest dobrze, kiedy jesteśmy na jakichś rekolekcjach, kiedy chce nam się modlić, ale przede wszystkim wtedy, kiedy jest trudno, żebyśmy właśnie też chwytali za różaniec. Właśnie też troszkę chciałam o Maryi też wspomnieć, że Maryja jest tą taką matką ewangelizacji, bo od niej się wszystko zaczęło. Ona powiedziała pierwsza tak Bogu Ojcu. Ona była zakochana w Piśmie Świętym, Słowie Bożym, które stało się ciałem w niej. Więc my możemy od Maryi brać taki przykład tego, jak ewangelizować, jak stać się odbiciem Jezusa Chrystusa w świecie. I zobaczycie, jak bardzo będziemy wtedy podobni do Jezusa i jak bardzo będziemy kochać innych ludzi, bo Maryja nas tego nauczy. Właśnie po to jest ona nam potrzebna. Ona nam nigdy nie przysłoni Jezusa. Ona zawsze nam zrobi taki porządek w sercu i tak wszystko po prostu powywraca do góry nogami, że my będziemy po prostu kochać Jezusa jeszcze mocniej i mocniej, bo nigdy nie można go kochać wystarczająco. Mieć miłość do Słowa Bożego, miłość do swoich przyjaciół, a nawet nieprzyjaciół. Więc to wszystko czyni też nasza Maryja, która też ma współudział w tym dziele zbawczym, które też jest wielką tajemnicą, bo Maryja jest tylko i aż człowiekiem. A Bóg ją tak niesamowicie wywyższył, ale Słowo Boże też nam mówi, czego bracia protestanci nasi nie rozumieją odnośnie Maryi, bo ja też byłam przez jakiś tam okres czasu w kościele protestanckim i też Pan Bóg mnie z tego powyprowadzał. Ale do czego zmierzam, że właśnie Pan Bóg, oni nie rozumieją tego, że Pan Bóg mógł wywyższyć tak bardzo człowieka. I jak on mógł to zrobić? Przecież Jezus nam wystarczy. Jezus jest drogą, bramą, życiem i to jest prawda. Nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przez Jezusa Chrystusa i wierzymy w to, że protestanci i inni bracia odłączeni też mają udział w zmartwychwstaniu przez wiarę w Chrystusa i podobieństwo do Niego. Ale my mamy tą taką pełnię, prawda, że my mamy te sakramenty, mamy Jezusa w sakramencie przy Najświętszym, mamy Maryję, mamy świętych, którzy się za nami stawiają, bo Bóg mówi w Słowie Bożym, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących, więc skoro Eliasz w Starym Testamencie został pochwycony do nieba, to dlaczego Maryja, matka Jezusa, miałaby nie dostąpić czegoś podobnego, tak? Więc widzimy, że Maryja jest w niebie, że ona nie leży tam i nie przebiera sobie co rusz nowych sukienek i nie leży na leżaku bezużytecznie, tylko ona powiedziała, obejrzyjcie sobie film Ziemia Maryi, jest przepiękny i wam dużo zobrazuje. I on pokazuje, że Maryja mówi do Boga, ja pójdę do nich, ja im przypomnę o Twojej miłości. I Bóg mówi, ja już zrobiłem wszystko, oni mnie nie chcą, moje dzieci mnie nie kochają, zapomniały o mnie. Ale Maryja mówi, ja im przypomnę. I Maryja opuszcza obecność Boga Ojca, żeby schodzić tutaj do nas na ziemię. I wielu widzących mówi, że Maryja często ma też splamioną sukienkę, bo ona dotyka tego grzechu, tej nędzy tutaj. Tej nędzy tutaj dotyka tylko dlatego, żeby nas uświadomić, że dzieci moje, ona cały czas mówi, pokutujcie, czyli nawracajcie się ze swoich grzechów. Bo to nie tylko o to chodzi, żebyśmy fajnie mówili o Jezusie, ale też żebyśmy tą pokutę wzięli na poważnie i nam się to kojarzy tylko z modlitwą, którą otrzymamy od kapłana, ale to nie jest wszystko. Wynagrodzenie Bogu i bliźniemu to jest najważniejsze. Że gdzieś tam, jeżeli my kogoś zbeształiśmy, zabiliśmy w kimś miłość, jak widzimy na przykład rodzice względem dziecka, no to Bóg ci wybacza. Ale jeżeli ty tego nie odpokutujesz na ziemi, i nie sprawisz, że w tym człowieku, w którym zabiłeś miłość, na przykład w swoim dziecku, czy w swojej żonie, w swoim mężu, no to będziesz musiał to odpokutować, bo Słowo Boże mówi, że dopóki nie oddasz ostatniego grosza, to, co będzie rozwiązane na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To mówi Słowo Boże. I tak samo braci protestanci nie wierzą w czyściec, tak? Natomiast no, tam nie ma nic w Biblii o czystu, ale jest mowa o tym, że każdy grzech będzie człowiekowi wybaczony poza grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Ani w tym, ani w przyszłym wieku. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest to, kiedy my świadomie odrzucamy Boga. Wtedy Bóg już nic nie może zrobić. Jeżeli my Go nie chcemy, to Bóg nam dał wolność. Maryja też w tym filmie tak pięknie zobrazowana jest, prosi Boga i mówi, Boże, zabierz im wolność. Spraw, żeby oni tak jak reszta wszechświata, gwiazdy i planety, żeby były posłuszne Tobie. A Bóg mówi wtedy, odpowiada i mówi, ja nie chcę tego zrobić, bo ja chcę im dać wolność. Zobaczcie, jak Bóg nas kocha. On nie chce mieć marionetek, które będą po prostu skakały. Żadne inne stworzenia poza nami nie mają wolnej woli. Tylko my ją mamy. I tylko dlatego, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy my świadomie wybrali miłość. I to jest to samo, co jest w ogrodzie Eden.
Bóg idzie do Adama i Ewy i mówi: dzieci moje, zaufajcie mi, że to, co wam tutaj dałem i macie na wyłączność, bo to co wszystko, co stworzyłem, jest wasze, Bóg nam to wszystko oddaje, ale nie dotykajcie tego drzewa, bo w wasze ciało wejdzie śmierć. Czyli jakaś trucizna pewnie, tak? Jakby widocznie ten krzew był potrzebny w ogrodzie Eden, ale człowiek musiał go dotknąć, musiał go zjeść, żeby po prostu sprawdzić, co to jest to zło. A Bóg chciał uchronić nas przed tym złem. Ale my sami to zło byliśmy ciekawi. I prawda jest w tym, że szatan miał w tym swój udział, bo się zbuntował, bo on kiedyś był w niebie, był aniołem światłości. I też w jego serce wkradła się zazdrość i pycha o nas. Bo Bóg nas tak bardzo ukochał, że szatan nie mógł tego znieść. Że bardziej niż nawet anioły Bóg nas kocha. I do czego zmierzam? I ta walka toczy się do dzisiaj. Ta walka toczy się do dzisiaj, żebyśmy właśnie zamiast zła wybierali dobro, żebyśmy zamiast szatana wybierali Boga. I to nie jest proste, bo to jest na wszelkich płaszczyznach. Dzisiaj mamy Instagramy, TikToki, Facebooki. To wszystko nam pokazuje różne scenariusze i różne drogi do wybierania. I jest naprawdę trudno. Jest naprawdę trudno wybierać Boga, nie iść za tym światem. Widzimy, ile jest zepsucia. Dziewczyny, też nie dajcie się, bo ja naprawdę byłam w świecie modelingu i naprawdę miałam zupełnie inny wizerunek kiedyś. Dzisiaj mam skromny wizerunek, dzisiaj należę do Jezusa, do Maryi, ona jest moją stylistką. Ale do czego zmierzam, że nic ze świata, jeżeli myślicie, że inna dziewczyna, którą widzicie na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, że to jest fajniejsze, lepsze, to tak nie jest. To jest droga donikąd. Wy bądźcie prawdziwi, bądźcie autentyczni, słuchajcie się swojego serca, słuchajcie się Boga, bo On będzie w was pracował. Zawsze, ale to zawsze pytajcie się: Boże, czy to, co nagrałem na przykład na TikToka, czy to, co zamieściłem na Instagrama, czy to, co odpisałem temu człowiekowi, czy to ci się podoba? I zobaczycie, że nie zbłądzicie. Ja za każdym razem to robię. Ostatnio pytałam się Jezusa, co jeszcze mu się nie podoba na moim Instagramie. I byłam w szoku. W duchu mi pokazał, w moim sumieniu jeszcze zdjęcia, które jemu się nie podobają. W życiu bym na to nie wpadła, że mogę mu się ona nie podobać. No bo nic złego tam nie widziałam w tych zdjęciach. Ale wiecie, jakim Bóg mi dał potwierdzenie? Bo ja tego nie nacisnęłam, nie usunęłam tego. No nie były żadne zdjęcia z plaży, w bikini. Po prostu jakieś tam w sukience. Ale względem Jezusa one były może zbyt kobiece. Nie wiem, generalnie. I powiem wam, że napisał do mnie maila, na maila dietetycznego chłopak, który ma problem z nieczystością seksualną. I napisał do mnie, wysłał mi linki i powiedział: Klaudio, czy mogłabyś usunąć te zdjęcia z Instagrama? A ja się zdziwiłam. I mówię, z jednej strony wiedziałam, że to Jezus przez tego człowieka do mnie mówi, bo wcześniej mi w sumieniu pokazał, bo się go zapytałam. Bóg nam nie będzie narzucał nic. Jak my się go zapytamy, że chcemy być jeszcze bliżej Niego, jeszcze doskonalsi w Jego oczach, to On nas będzie uzdalniał do pewnych rzeczy, żeby pójść krok dalej. I ten człowiek mi pokazał, że to, co mi Bóg pokazał w sumieniu, że to był Jego głos. Przez znaki z zewnątrz. Ja usunęłam te zdjęcia, a ten człowiek, niemalże się czułam jak Jezus, której Maria Magdalena obmywa mu stopy. Dosłownie tak się czułam, jak ten człowiek, jakby mi obmywał stopy. Taką wdzięczność wyraził przez tego maila. On mówi: Klaudia, nikt nigdy dla mnie tyle nie zrobił. On mówi: ja walczę z nieczystością seksualną. Jesteś piękną kobietą. A on mówi: a niewielkie ramiona odsłonięte, czy nawet kawałek, mówi, brzucha, o, już powodowało, że ja miałam złe myśli. I mówi: nawet nie wiesz, ile ty dla mnie zrobiłaś, bo ja chcę cię słuchać, ja chcę cię oglądać. Więc dla mnie to był taki wyznacznik, że ja naprawdę się buntowałam. Były jeszcze okresy takie, nawet sprzed 2 lat, sprzed roku, sytuacje, gdzie byłam na jakiejś gali i mówiłam jakieś świadectwo. I był taki czas, że mówię: Jezu, ja już dużo dla Ciebie zrobiłam. Zostawiłam ten modeling, zostawiłam to i tamto, ale dlaczego cały czas Ty chcesz ode mnie więcej? Ja tego nie rozumiałam, po prostu mówię: Boże, już daj mi spokój, Święty, okej? Okay? Przecież jest w porządku wszystko, ale Bóg mówi: no nie jest w porządku, nie możemy poprzestać na laurach, jakby idziemy cały czas dalej, nie? Idziemy dalej, a ja się zaczęłam przerażać i mówię: Boże, ja nie chcę, już sama się dziwiłam, ja mówię, ja chyba nie chcę być świętą, nie? A Jezus mówi: każdy ma dążyć do świętości. Każdy ma dążyć do świętości i taki jest Jezus. Jezus jest też radykalny. Trzeba to określić, że On jest święty, po 3-krotnie święty i my sobie nawet nie wyobrażamy, jak my staniemy w momencie śmierci, kiedy nasze ciało oddzieli się duch od ciała, to my zrozumiemy,
jak bardzo obrażaliśmy Boga nawet najmniejszymi rzeczami. To jest w ogóle... Ojciec Pio był 3 dni w czyśćcu, rozumiecie? To ojciec Pio, który miał stygmaty, który był bardzo tak podobny do Jezusa i otrzymał nawet jego rany cierpienia. Tak go kochał, bo to z miłości się wszystko stało. A ja, taki marny grzesznik, to w ogóle tak, że gdzieś tam my wszyscy tu zebrani, że to jest w ogóle... No niesamowicie dużo pracy mamy do wykonania, nie? Każdy z nas osobna. Ale nie po to, żeby się tym biczować, tylko po to, żeby mieć to otwarte serce właśnie na Jezusa, żeby On nas powolutku prowadził. Tak jak się Mu pozwolimy prowadzić, bo On by mógł w krótką chwilę nas uczynić świętymi. Naprawdę. Tylko my jesteśmy uparci, nie? My jesteśmy uparci i to jest trudne. No i pamiętam właśnie, byłam na jednej gali mówić świadectwo i miałam sukienkę, pamiętam, jakąś tam w cekiny taką, bo to była gala wieczorowa dla kobiet, mówiłam tam świadectwo. I podeszła do mnie dziewczyna, Ewelinka, i powiedziała, że mam dekolt. A ja mówię, no ale tak, ale nieduży przecież. I ona mówi, ale ja modliłam się cały wieczór, Klaudia. Ja się modliłam cały wieczór za ciebie i Maryja mi powiedziała, że służysz Jezusowi i jesteś na świeczniku i musisz bardziej uważać niż inne dziewczyny. I ja nie rozumiałam, jej się płakać chciało. Ja poszłam do pokoju, pamiętam, wtedy, w ten wieczór. I mówię, Jezu, Ewelinka do mnie podeszła. A obok mnie siedziała dziewczyna, która miała po prostu niemalże, Boża kobieta, tak? Niemalże całe piersi wywalone. A ja taki mały dekolcik i już jest taki problem. I Jezus mi powiedział, że temu, komu więcej dano, będzie od niego więcej wymagano. Więc tak jest, że jeżeli Bóg nam stawia nas na świeczniku i my chcemy głosić tą Ewangelię, mamy gorliwe serce, to niestety Bóg będzie też od nas więcej wymagał. Mogłabym się schować pod kocem i nie głosić Ewangelii. Mogłabym nie robić dla Jezusa nic. Wtedy Jezus nie miałby problemu, że raz na jakiś czas ubrałabym sobie inną kieckę, prawda? Ale jeżeli ja jeżdżę, głoszę świadectwo, no to On mówił, że ja chcę, żebyś ty głosiła mnie, a nie siebie. Więc ty masz wyglądać tak, jak ja tego chcę. I dla mnie to było bardzo radykalne i chyba 3 miesiące, czy 2 mi zajęło, żeby to we mnie wykiełkowało, ale ta kobieta podeszła do mnie z taką miłością, bo wcześniej pamiętam, że jeszcze mój były chłopak, który zresztą też był nawrócony, był wojownikiem Maryi, pamiętam, że do mnie o tym mówił, ale mówił w sposób surowy, więc do mnie to nie przemawiało. A ja wiem, że kiedy mówi do nas Jezus, to często mówi do nas z najczulszą miłością. I tak właśnie do mnie podeszła wtedy ta kobieta. Z taką miłością, że ona się popłakała. Ona złapała mnie za ręce i powiedziała, że widzi, jak Bóg mnie prowadzi, jak Bóg przeze mnie mówi. I że ona cały wieczór, zobaczcie, jaka miłość, cały wieczór poświęciła w mojej intencji, żeby się za mnie modlić. Jak ona ma to do mnie powiedzieć, żeby to dotarło do mojego serca? Więc to jest takie niesamowite, że jeżeli my mamy miłość do bliźniego, jeżeli my będziemy chcieli coś wartościowego temu człowiekowi pokazać, żeby on poszedł troszkę dalej w tą drogę świętości, żeby bardziej zważał na swoje słowa, na swoje czyny, czy tak jak u mnie, na ubiór nawet, tak? Żeby to zakiełkowało, żeby to wydało taki obfity owoc, jak mówi Słowo Boże, to tam najpierw musi się pojawić miłość do bliźniego. I to jest takie niesamowite dla mnie, że kiedy my taką miłość będziemy posiadać i będziemy szli do tego człowieka z Jezusem, a nie z samym sobą. I też badajmy swoje serca. Wiecie, jak to zbadać? Po prostu, kiedy masz coś do drugiego człowieka, to zapytaj się samego siebie, czy szukasz w tym wszystkim siebie i rozwiązania swojego problemu, czy chcesz polepszyć sytuację temu drugiemu człowiekowi. I zobaczycie natychmiastowo, czy wyjdziecie z Jezusem, czy idziecie z tym, aby polepszyć swoją sytuację. Bo jeżeli będziecie chcieli polepszyć swoją sytuację, to w tym wszystkim będzie egoizm, egocentryzm. A jeżeli pójdziemy z Jezusem, to będzie tylko miłość w oczach, w sercu, tego, że my chcemy dobra dla tego człowieka. I zobaczycie, momentalnie ludzie będą się nawracać. Także reasumując na sam koniec, chciałam wam powiedzieć, że jeszcze 3 lata temu pamiętam, że mówiłam inne słowa, że na pewno nigdy nie zejdę z drogi Jezusa, ale Bóg też mnie potrafił upokorzyć w tym wszystkim, że jesteśmy tylko ludźmi i jesteśmy słabi i bez Jego łaski nie jesteśmy w stanie nawet kroku zrobić w stronę świętości. Więc to, co chcę wam teraz powiedzieć, że to, co miałam, pieniądze, sukces, sława, sesje zdjęciowe, to wszystko było piękne, dopóki było. Czyli dopóki się pojawiały zlecenia, dopóki gdzieś tam to wszystko się nakręcało. Dlatego tyle ludzi pozornie bogatych, pozornie spełnionych w różnych zawodach jest szczęśliwych. Ale to jest tylko dlatego, że my widzimy ich szczęście w momencie, kiedy im się coś udaje. Ale kiedy
cokolwiek się przydarzy w ich życiu, to tam widzimy ogromne przerażenie, smutek, bezsens wielu ludzi bogatych. Największa liczebność to ci, którzy mieli dużo pieniędzy, którzy są bogaci. Oni często biorą jakieś psychotropowe tabletki na depresję, na nerwice. To jest właśnie dlatego, że tam mieszka szatan w ich duszy. Zniszczy ich po prostu wewnętrznie i tak ci ludzie często odbierają sobie życie. I ja takim człowiekiem właśnie byłam przez kilka lat swojego życia. Pustym wewnętrznie, choć pozornie się uśmiechałam. A dzisiaj to, co chciałam wam powiedzieć, to jest to, że jestem niesamowicie szczęśliwa. Mam pokój w sercu. Nie jest prosto, bo życie tutaj na tej ziemi nie jest proste. Ale Jezus obiecuje, że ci, którzy dotrwają do końca, nie tylko otrzymają wieniec życia. I zobaczcie, to życie tak ucieka. Dopiero co zaczęliśmy święta Bożego Narodzenia, już przechodzimy w ten czas, kiedy zaczynamy się zbliżać do świąt Wielkanocy. Więc tutaj widzimy, jak to wszystko nieustannie się, jedno się kończy, drugie zaczyna. I na tej ziemi to wszystko przemija. I to jest niesamowicie szybko, to wszystko mija, więc a wieczność jest nieskończona. Także ten nasz urywek tutaj na ziemi, to jest w porównaniu do wieczności, to jest niewyobrażalna przepaść. Także warto o tą świętość zawalczyć. I to chcę wam powiedzieć właśnie, żebyśmy walczyli w dążeniu do spotkania z Jezusem, żeby nasz lęk przed śmiercią zamienił się w radość spotkania ze Zbawcą, bo takie jest przejście na drugą stronę. Nawet dusze w czyściu cierpiące, one nie cierpią dlatego, że tam ich coś pali albo że widzą jakieś grzechy, które nie odpokutowały, tylko najbardziej rani ich to, że nie są jeszcze zjednoczeni z Jezusem, z Bogiem. Więc, bo wiedzą, jaką on jest miłością, bo każdy z nas go pozna tak w pełni, bo teraz go widzimy namiastką, widzimy go w drugim człowieku, widzimy gdzieś tam, ja też wam dzisiaj mówię świadectwo, więc widzicie to wszystko, że Bóg działa. Ale tą pełnię zobaczymy dopiero właśnie po śmierci, jaką on jest niewyobrażalną miłością, jak on jest potężny. I nie dajmy sobie wmówić, że świat ma dla nas lepsze cukierki, bo nie ma. Świat nie ma lepszych cukierków, to są tylko cukierki ładnie opakowane, ale w środku jest trucizna. Także dajmy się prowadzić Jezusowi, pozwólmy się zatroszczyć, pozwólmy iść z jego miłością do drugiego człowieka i pamiętajmy, że tak jak teraz, tak nigdy nie było tyle fałszywych bożków w świecie. Dokładnie. Więc bądźmy czujni, bo szatan też nie śpi. I on naprawdę będzie nam pokazywał dużo ciekawych dróg, które niekoniecznie będą dobre. Dziękuję wam za wszystko i błogosławię w imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy bardzo za piękne przemówienie. Jeden kaznodzieja tak nie potrafi, ja bym tak nie potrafił. Czy może jakieś pytanie ktoś ma w sercu do pani Klaudii? To czym pani Klaudia teraz się zajmuje? A kto pytał? Okej. To teraz obecnie jestem dietetykiem. Dietetykiem biblijnym. I co jest też takie niesamowite, że 90% ludzi, których konsultuję, to są ludzie wierzący. Dla mnie to jest tak niesamowita radość teraz z tej pracy, że ja nie czuję, że pracuję dosłownie. I też dużo ludzi jest uzdrawianych, w sensie, że przez dietę biblijną, nie? Słuchaj, nie trzeba podejść, bracie. Trzeba podejść. A jak zareagowali, jaki jest odzew znajomych, tych koleżanek, czy tam kolegów, rodziny, ale bardziej właśnie tych kolegów, bo to rodzina tam właśnie chce zawsze dobrze, jeszcze może zrozumieć ten świat, ale właśnie tych ludzi, którzy właśnie nie idą tą drogą i nagle właśnie kobieta piękna spotyka Chrystusa, zostawia wszystko, chociaż mogłaby tam gdzieś coś tam porobić, a tu nagle totalnie inna wizja. No, jedną z takich kluczowych rzeczy to jest to, że Jezus dał mi nowych ludzi i wszędzie, gdziekolwiek nie jestem, czy to w Warszawie, czy nad morzem, czy właśnie w Toruniu, no to wszędzie mam wokół siebie Bożych ludzi, także nawet dużo więcej niż miałam wcześniej znajomych i nawet przyjaciół takich naprawdę o sercu Bożym. Także nie odczułam w ogóle żadnego dyskomfortu, a nawet czuję się niesamowicie pobłogosławiona przez Boga naprawdę wartościowymi ludźmi wokół. Natomiast moja rodzina różnie do tego podchodzi. Moi rodzice niekoniecznie dobrze to zaakceptowali, w sensie takim, że nawet
nawet pojawiają się jakieś takie prześladowania ze strony rodziców w moją stronę. Chociaż nie chcę mówić w liczbie mnogiej, bo chodzi o jednego rodzica, ale moi dziadkowie się nawracają. To jest dla mnie takie przepiękne, a oni mnie chowali, oni są dla mnie jak rodzice, więc dla mnie to jest najważniejsze. Moja siostra, która nawet jeszcze parę lat temu nawet nie chciała słuchać o Bogu i nazywała mnie, żebym poszła do zakonu lepiej, to teraz właśnie w te święta Bożego Narodzenia, a moja siostra też cierpi na depresję i nerwice, także to też trzeba podkreślić, że nie jest to łatwy orzech do zgryzienia dla Pana Boga, ale Bóg ją niesamowicie kocha, jeszcze bardziej kocha ludzi zagubionych. Także ona sama powiedziała, jak zapytałam się, czy chce obejrzeć jakiś film, to jest totalnie taki po prostu jakiś tam, nie pamiętam jaki tytuł podałam. Ona mówi, wiesz co, bo wczoraj jak mi czesałaś włosy u ciebie w pokoju, to leciał u ciebie na telewizorze taki film o Jezusie. I bardzo mi się spodobał, ja bym go chciała obejrzeć do końca. I dla mnie to był taki niesamowity znak od Pana Boga, że te moje modlitwy, które ofiarowuję codziennie na Eucharystii za siostrę, że one pracują, że siostra powiedziała, że chce, żeby zdjęcie Jezusa Miłosiernego leżało koło jej łóżka. No to jest dla mnie taki znak, że ona pomimo, że się nie modli, to jednak tam coś się dzieje w środku. Jakieś trudności są w głoszeniu takim jak dzisiaj? Może tak powiem też. Tam, gdzie jestem, była pani Patrycja, nie wiem, czy się znacie, mm-hmm. Urlak. Mm-hmm. Znacie się? Nie. Dlatego się pytam, bo to jest środowisko, mm-hmm. gdzie wy tam gdzieś mniej więcej się przenikacie, nie? A to jest chyba ta dziewczyna, która... Nawet ona wiedzi ma chyba. Czy a tak, tak, też z wróżbiarstwem miała. Tak, tak. No, mm-hmm. No ja tam z nią rozmawiałam o różnych trudnościach, bo ona głosi tam różne rekolekcje i świadectwa. I czy ta pani też coś takiego gdzieś tam jest, nie? Znaczy trudności są, ale myślę, że im bardziej ktoś wszedł w ten świat okultystyczny, a u pani Patrycji chyba tak było, bo kojarzę świadectwo nawrócenia, no to myślę, że wtedy są jeszcze większe ataki złego ducha. No to tam wtedy trzeba to wszystko poodcinać na modlitwie uwolnienia. No ale druga sprawa jest taka, że no jakby zniechęcenia zawsze są jakieś trudności do tego, że jakieś takie wypalenia, gdzie Pan Bóg dopuszcza jakieś takie wypalenia właśnie czy zniechęcenia, żebyśmy go jeszcze mocniej szukali, nie? Skoro Maryja i Józef zgubili Jezusa, no to my też czasami możemy zgubić i wtedy musimy go ponownie szukać i myślę, że w tych takich też trudnościach w głoszeniu Ewangelii, bo no był taki czas, gdzie to głoszenie dla mnie to było niesamowita radość. Cukierek za cukierkiem. A teraz jest taki okres obecnie w moim życiu, gdzie jest to taki czas, gdzie ja muszę też swój wysiłek wkładać w to wszystko. Ale widzę to dlatego, że bardzo dużo ludzi dawało mi dużo komplementów. I pamiętam, że mnie to cieszyło. I Bóg mi to chciał zabrać, żeby to nie było, żeby to mnie nie krzywdziło po prostu. Więc te zniechęcenia teraz do głoszenia Ewangelii i do nagrywania filmików są po to, żeby mnie bardziej spokornić. O, w ten sposób. Ja tak to odbieram i rozeznaję duchowo. Głosi pani rekolekcje, czy tylko świadectwa? znaczy... Znaczy się, ja mam kanał ewangelizacyjny Serce do Serca i on jest taki typowo, bym powiedziała, rekolekcyjny, tak? No bo tam są różne tematy poruszane, od rozważania Pisma Świętego po jakieś właśnie sfery ducha, sfery relacyjne, tak? Ale wszystko budowane na fundamencie Bożym, więc myślę, że on jest taki typowo rekolekcyjny. A jeżeli chodzi o kościoły, no to się tak jak tutaj u was miesza i z różnymi sferami, nawiązując do różnych płaszczyzn życiowych, nie? Słucham? Tak, na YouTubie kanał się nazywa Serce do Serca. Akurat jest pytanie, tylko z podziękowaniem, bo myśmy rozmawiali jakiś czas już o Toruniu. Mhm. I taka była sytuacja, jest to w ogóle też nawrócone od 10 lat. Super, pięknie. Doskonale to rozumiem, co mówisz. I głównie chciałem podziękować i Franciszkanom, i Tobie, ale głównie Jezusowi, że mógł się tu dzisiaj przybyć, bo amen. Nie udało dokładnie. Mu się spotkać w Polsce. Jejku, super, tak. Tutaj akurat jesteśmy dzisiaj przez przypadek, czyli drugie imię Jezusa. I Ducha Świętego. Nie ma przypadku. Także tak. Mam nadzieję, że się dziewczynom z Dębki podobało.
A super, no bo wiesz co, ja w ogóle do tej wędki się bałam, wiesz, bo do mnie piszą dużo ludzi, jakiś mało mają obserwujących, czy tam jakichś znajomych i po prostu ja już czasami tak się zlękam, że mówię, kurde, już ktoś gdzieś tam może, ktoś podejrzany, coś ten, więc staram się takich brać gdzieś tam rekolekcje. Jak widzę, że kapłan albo coś, to mnie to tak zawsze uspokaja, że to na pewno jest takie Boże, więc przepraszam Pana najmocniej, że się nie udało, ale mam nadzieję, że się uda i bardzo chętnie, skoro już gdzieś tam Pan Bóg tak postawił, że się widzimy, no to myślę, że możemy coś wspólnie wiele dobrego jeszcze zdziałać. Jasne, także już nie będę bała, jak będzie Pan pisać wiadomości. Ktoś jeszcze coś? Jeszcze proszę, tu dwa pytania jeszcze, dobrze, to może. To ja sobie pozwolę wtrącić kobiecy głos tutaj w odróżnieniu od braci franciszkanów. Mam takie pytanie, nie wiem do końca czemu je zadaję, ale po prostu je zadam. Jak wygląda taki Pani dzień z Jezusem? Jakaś codzienna modlitwa, Eucharystia, jak to wygląda? Tak, no, jestem ciekawa, gdzieś szukam też swojej drogi i może dlatego. No, z rana wstaję na pewno i ostatnio to była nowenna, bo modliłam się ze świętym Szarbelem, więc to tak bardziej schematycznie, ale zazwyczaj lubię takie modlitwy spontaniczne, czyli własnymi słowami. Ale ostatnio Bóg mnie też zachęca do nowen i chyba to jest dla mnie największe wyzwanie, bo to jest dla mnie największa trudność. Ja wiem, że Bogu to, co trudne, to się najbardziej podoba, kiedy jest Mu ofiarowywane. I właśnie piękny był ten czas, 9 dni ze świętym Szarbelem. Ale no, zazwyczaj są to takie modlitwy spontaniczne, własnymi słowami. Zanurzam się też dzień, każdy dzień staram się. Czasami zdarzy mi się zapomnieć i pomodlę się inną modlitwą albo gdzieś... Czasami w biegu, nawet jak wychodzę z rana na spacer też z moim pieskiem, to zawsze mam w ręku różaniec. Staram się odmawiać jak najwięcej tych dziesiątek różańca w ciągu dnia. Ale no, staram się też nie omijać się takiej relacji z Jezusem z rana, żeby właśnie Mu podziękować za nowy dzień, żeby Mu ten dzień oddać, żeby Mu każdego człowieka, którego spotkam, zawierzyć. Właśnie też zanurzam wszystko w Jego krwi, która przecież wytrysnęła z Jego boku, która wszystko oczyszcza. Także mówię, że wszystkie relacje, wszystko, co mnie dzisiaj spotka, wszystko obmywam w Twojej przenajświętszej krwi, moich bliskich, mnie samą. No i tak Jezus układa każdy dzień, a kończę go zazwyczaj w 90% wieczorną Eucharystią. Akurat mam taki ulubiony kościół w Koszalinie, Dom Bożego Miłosierdzia, więc jak jestem nad morzem, to tam kończę mszą świętą, z racji tego, że tam msza święta jest dłuższa, trwa godzinę, czasami ponad, ale czuć tam takiego Bożego Ducha niesamowitego, bo jest tam niesamowity kapłan, ksiądz Radek, który naprawdę kocham bardzo mocno Jezusa i ja po prostu to czuję w duchu, że ta msza święta jest taka piękna. A jak jestem w Warszawie, no to gdzieś tam, gdzie mnie po prostu nogi poniosą, gdzie jest bliżej, czy to na Służew, czy gdzieś na Stare Miasto, jest mi trochę trudniej w Warszawie, jak jest tam, żeby koczyć dzień mszą świętą, bo przebić się przez te korki, ja też mieszkam za Warszawą, jest ciężej. Ale staram się, żeby chociaż te kilka razy w tygodniu, a jak jest możliwość, nawet codziennie kończyć mszą świętą. No i też w ciągu dnia właśnie odzywam się po prostu do Jezusa, rozmawiam z Nim w duchu. Prowadzę też dziennik słuchania głosu Boga, też właśnie tego, co Bóg do mnie mówi. Rozważam też Słowo Boże. Każdego dnia staram się jak najwięcej tego Słowa Bożego czytać. Mam też w samochodzie, czyli gdzieś tam słucham go, później go rozważam. I staram się iść tym takim torem Maryi, czyli która właśnie żyła tym Słowem Bożym, żebyśmy właśnie mieli ten kontakt odnowiony, bo przecież Pan Jezus go nam odnowił z Bogiem, także owce moje znają mój głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać, bo wspominała Pani o takiej pustce jakby wewnątrz, w środku, że człowiek czuje się taki właśnie pusty, a gdzieś z drugiej strony o takich modlitwach, wołaniu do Boga o jakąś pomoc, wsparcie. Straciłam wątek, przepraszam. No i właśnie chciałam zapytać, jakby co robić, bo jakby nie zawsze to jest takie proste, kiedy się ma taką wewnętrzną pustkę, jakąś taką bezsilność, tak. I tą w ogóle taką nicość, to właśnie to jest wtedy takie chyba, przepraszam, trudne, żeby właśnie się gdzieś tam
modlić, jakby czuć też tą wiarę w sercu i czy Pani by coś doradziła, jakby poradziła, co robić? Okej, no jakby ja pomimo tego, że staram się żyć tak bardzo blisko Pana Jezusa, to i mi takie rzeczy się przydarzają. I to, co mi najbardziej pomaga, to zrobiłam sobie taki zeszyt. Pamiętam we wrześniu, kiedy odczuwałam taką właśnie nicość, taką pustkę i nie wiedziałam dlaczego. Przecież Boże, jestem tak blisko Ciebie i dlaczego to się zadziało. I Bóg mi zaczął pokazywać. Ja założyłam taki zeszyt. Właśnie we wrześniu spisałam po lewej stronie rzeczy, które w ostatnich miesiącach zajmowały mi dużo czasu, a po drugiej stronie zapisałam rzeczy, które kiedy czułam tą pełnię w Bogu, które były na tamten moment w moim życiu. I odpowiedź była niesamowita. Zaczęły się pojawiać jakieś wyjścia z koleżankami, gdzieś tutaj jakieś właśnie nagrywanie filmów dietetycznych. To wszystko było piękne, ale zaczęło zajmować czas. Ja potrafiłam wstawać z rana, zapalać świecę, wziąć Pismo Święte, modlić się z tym Słowem Bożym chociaż godzinę. Ja nie mówię, żeby każdy to robił przez godzinę, ale chociażby 15 minut to Słowo Boże dziennie, żeby w ciągu dnia właśnie się do Niego odzywać, właśnie medytować to Słowo Boże w duchu nawet, jak już gdzieś tam z rana przeczytaliśmy jakiś fragment, wracać do Niego, zajechać na adorację. Tam jakby no tej adoracji było naprawdę zaczęło być totalnie mało, a zaczęły być jakieś codzienne czynności. I kiedy zrobiłam właśnie sobie taki przegląd tego mojego życia z Jezusem i we wrześniu właśnie zapisałam po jednej stronie to, a po drugiej właśnie to, co się dzieje na ten moment, kiedy mam tą taką nicość, osłość. I okazało się, że kiedy zaczęłam wprowadzać od września właśnie te rzeczy, które były wcześniej u mnie tak bardziej rozognione, czyli Pismo Święte, częstsza adoracja, nawet na 15 minut, to nie musi być jakoś tam długo, kilka razy w tygodniu. Częstsza msza święta, właśnie rozważanie Słowa Bożego i częstsza modlitwa, to zauważyłam, że i robienie to, do czego Bóg mnie powołał, czyli ewangelizacja, bo to zaczęło robić tak, że Bóg mi otworzył drzwi do dietetyki, ale ta dietetyka zaczęła zajmować więcej czasu niż aniżeli nagrywanie na przykład filmów czy pomaganie ludziom, więc znaczy jakby ta dietetyka też pomaga ludziom, ale chodzi o to, że to jest jakby drugorzędna sprawa, bo dla Boga ciało nie jest najważniejsze, tylko najpierw ten duch, nie? Więc zaczęłam zamieniać te wszystkie rzeczy i okazało się, że po pierwszym miesiącu nie czułam żadnej poprawy, ale patrząc z perspektywy czasu, jak zaczęłam sobie wykreślać te emocje i te uczucia, które się we mnie pojawiają, zaczęłam później wykreślać to, co już Bóg zrealizował i też napisałam we wrześniu listę rzeczy, które bym chciała, żeby się w moim życiu Pan Bóg rozognił, czyli te pragnienie na nowo, bo nie miałam już tego pragnienia, żeby codziennie czytać Pismo Święte, żeby częściej chodzić na adorację, żeby codziennie być na mszy świętej, żeby właśnie ewangelizować. I ja mówię, Panie Boże, czemu ja już tego tak nie pragnę, czemu to jest tak trudno? I Pan Bóg mi pokazał, że bez Jego łaski my nie jesteśmy zdolni nawet chcieć się modlić, chcieć czytać Pismo Święte i tak dalej. I pierwszy miesiąc, wrzesień, październik był dla mnie tak trudny, żeby to wszystko wdrożyć. Ale później to wszystko tak się rozogniło, że pamiętam, że wyjechałam na weekend z Duchem Świętym i tam Bóg mnie mocno tak rozognił do ewangelizacji, że właśnie powstał kanał Serce do Serca, który już dzisiaj ma kilkadziesiąt filmików nagranych. Także mówię, Pan Bóg jest niesamowity, nie? Także takie trudności na początku będą, jak troszkę tak wyschliśmy w wierze. I czujemy taką nicość, ale właśnie taki zeszyt, prowadzenie sobie takiego zeszytu i przyglądanie się temu, co było w moim życiu takiego, kiedy czułam się tak bliżej Boga i zapisywanie sobie tego i później dążenie pomimo tego trudu, bo to jest tak jak w małżeństwie, czy tak jak mamy na przykład relacje z rodzicami, nie? Że gdzieś tam troszkę tą miłość do rodziców sobie zabiliśmy, no to później troszkę tego czasu potrzeba, żeby tą miłość rozniecić, nie? I tak samo jest, jak mamy relacje, czy to braterskie, czy właśnie w małżeństwie, że to później trzeba tego takiego trudu z naszej strony trochę, ale to wszystko później Pan Bóg niesamowicie błogosławi i wszystko wchodzi z powrotem na właściwe tory. Czy można... Jeszcze mam tylko tutaj takie pytanie. Pytanie jak pytanie. Czy można zalecić tu jeszcze młodym to, żeby ograniczali dostęp i surfowanie po internecie, bo tak jak dzisiaj wiemy, że media wciskają się drzwiami i oknami, to też zapewne też korzystają bardzo, bardzo dużo z internetu. Czy to nie będzie też
korzystniejsze w tym wyciszeniu się? Oczywiście, że tak. Ja wam powiem, kochani, że co więcej, ostatnio czytam sobie też Apokalipsę świętego Jana i apostoł Jan na wyspie Patmos miał taką wizję odnośnie wpatrywania się w obraz bestii. I pytałam Jezusa, co to jest ten obraz bestii. I to, co ja poznałam, to jest oczywiście moja subiektywna opinia w rozeznawaniu duchowym, które ja prowadzę, no to mi Pan Jezus pokazał, że to jest telewizor. I wszelkie social media, w które się wpatrujemy i które nas programują. Dzisiaj widzimy, że każdy program telewizyjny nazywa się program. I tam znajdziemy właśnie takie szyldy, jak w te święta, magia świąt, tam nie ma Jezusa. Tam są prezenty, Mikołaj, owszem, ale czy święty Mikołaj chciałby, żeby w ten sposób otagowywać Jezusa? Jezus, który się narodził w Betlejem? Żeby w ten sposób właśnie, jeżeli, jak ja się ostatnio bałam, jak wychodziłam, pamiętam ze sklepu, jak ktoś mi mówił wesołych świąt, ja czułam takie, co się mówi, Jezu, dodaj mi odwagi, bo ja nie potrafię wypowiedzieć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Ja mówię, Jezu, dodaj mi odwagi, ja mówię, bo ten świat błądzi. Wszyscy mówią wesołych świąt, świętują, ale oni nie świętują Ciebie. Oni świętują siebie, adorują siebie i to właśnie mi pokazał Pan Jezus, że o to chodziło świętemu apostołowi Janowi 2000 lat temu na wyspie Patmos, że nadejdą takie czasy, bo za czasów Jezusa nie było wpatrywania się w telefon, w telewizor. I to nie chodzi o to, że to jest złe, bo widzimy, że możemy to dla dobra wykorzystać. Ale pamiętajmy, bo u mnie też jest taki czas, gdzie Jezus mi mówi, uważaj, bo kiedy żyjesz blisko mnie i ewangelizujesz dużo i nagrywasz filmiki, to diabeł wie, że cię nie może już skusić przeglądaniem jakichś, nie wiem, innych portali modelingowych albo jakichś innych po prostu, które ci będą zajmowały czas, żebyś nie miał czasu na modlitwę. Ale on cię skusi tak, żebyś zaczęła robić tyle dla mnie albo tyle innych obowiązków miała, żebyś nie miała czasu na modlitwę. Więc de facto my musimy być cały czas ostrożni, bo demon jest tak podstępny, że nawet jak my powiemy sobie okej, no może rzeczywiście były złe te kanały, które przeglądałam na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. Skracam to, zaczynam czytać 15 minut Słowo Boże. No ale w momencie, w którym my zaczniemy robić jakieś dobro, nie wiem, podejmiemy jakiś wolontariat, nie wiem, sami zaczniemy ewangelizować, gdzieś tam coś zaczniemy robić i nagle patrzymy, a nasza modlitwa staje się taka płytka. Zmęczeni, gdzieś tam zakończymy ten dzień, z rana na szybko, gdzieś tam wszystko i tak dalej. No, że gdzieś tam widzimy to, że zły duch później pod przykrywką dobra, pomimo, że my już złych rzeczy nie przyglądamy na tych socialach, czy nawet ja telewizora w ogóle nie oglądam. Mam telewizor w pokoju, ale tylko włączam jakieś, no na YouTubie, jakieś kanały ewangelizacyjne albo jakieś filmy takie wartościowe, nie? Więc sama sobie dyktuję to, co oglądam. Nie chcę oglądać tej bestii, o której mówił apostoł Jan na wyspie Patmos, bo nie potrafił innymi słowami opisać to, co nadchodzi. No, on powiedział o telewizorze i o telefonie po prostu obraz bestii. No bo to jest obraz bestii i to nas programuje. I apostoł Paweł powiedział, że ci, którzy będą oddawać temu cześć, czyli ci, którzy będą uczynią sobie z tego bożka. Bo my możemy korzystać z telefonu, możemy oglądać telewizję, ale wszystko to, co zajmuje nam większość czasu w naszym życiu, jest naszym bożkiem. I my musimy być bardzo w tym ostrożni. Ja widzę często, nawet w mojej rodzinie, dużo osób. Ja patrzę, przychodzę z mszy świętej, wszyscy w telewizorze. Obraz bestii, adorują bestię. A Pan Jezus czeka samotny na adoracji, na mszy świętej. I później Pan Jezus mówi, dlatego wśród was tylu chorych, tyle przygnębionych, tylu smutnych. No bo nie karmicie się moim ciałem, którym ja wam dałem. I Pismo Święte mówi, moje ciało jest prawdziwie moim ciałem, a krew moja moją krwią. Więc pomimo, że my widzimy fizycznie opłatek, to jest naprawdę ciało Jezusa. I ja ostatnio się spowiadałam na mszy świętej. Kapłan w ogóle był w szoku, że ja takie coś wyznaję. Ja mówię, ja przyszłam ze łzami w oczach przeprosić Jezusa, bo czułam pustkę serca przez tydzień. Czułam pustkę serca, bo nie przyjmowałam Eucharystii. Tylko w niedzielę. Tydzień byłam bez Eucharystii. A mi Jezus powiedział, nie wytrwasz bez Eucharystii. Bo mówiąc o mnie tyle, to szatan cię nienawidzi. Jak ja dostaję kilkadziesiąt wiadomości w ciągu tygodnia, że ludzie się zbliżają do Jezusa, że odbyli spowiedź generalną, wysłuchując tych świadectw, więc szatan mnie nienawidzi, bo jeżeli ja mówię o Jezusie, to są wyrywane dzieci Jezusa z rąk diabła. I ja wiem, ile mi daje Eucharystia. I ja wam chcę powiedzieć, że ja też byłam w kościele protestanckim, a nawet i nie byłam w kościele protestanckim jeszcze wcześniej,
A też komunia moja święta, jak miałam 8 lat, no to po prostu było zwykły obrządek, tradycja. A dzisiaj ja wiem, jaka to jest waga. I dzisiaj z wielką czcią przyjmuję Jezusa na kolanach, tak jak to było kiedyś. Więc to wam chcę powiedzieć, że stąd jest nasza siła. To jest tylko 45 minut, ale moc jest ogromna. Widzimy pustki w kościele. Babcie starsze przychodzą, ale mnie to nie przeraża. Mogę być tam babcią też, dołączyć do tego grona. Ale od nas się zacznie, bo my jesteśmy tym młodym pokoleniem i powinna ta iskra w Polsce wyjść od naszego pokolenia, nie? To ja mam takie pytanie, bo kiedyś oglądałem, znaczy niedawno, jakiś czas temu, pani film i jedna rzecz przykuła taką moją uwagę. Odnośnie, mówiła pani coś tam, że widziała pani przez jakiś czas, chyba ułamek sekundy, maleńkiego Pana Jezusa? Coś takiego miało miejsce? Znaczy nie, jak ja byłam mała. Tak? Jak ja byłam mała, to miałam takie pragnienie bardzo mocne w serduchu, żeby zobaczyć, jak Pan Jezus wygląda. Miałam 3 latka, a jak wiemy, małe dzieci mają czyste serca. Więc pytałam wtedy mojej prababci, pamiętam, czy ten Pan Jezus, a mamy ogromnego Jezusa w kościele franciszkańskim, Koszalinie, do którego przynależę. Właśnie, że pytałam Pana Jezusa, mojej prababci pytałam, jak Pan Jezus wyglądał i czy rzeczywiście wyglądał tak, jak na tym krzyżu. Pytałam też, dlaczego musiał za nas umrzeć. No i pamiętam, że któregoś razu, jak poszłam z prababcią, bo moja prababcia ze mną chodziła na mszę świętą, bo tak jak wspomniałam, mnie chowali dziadkowie. Moja prababcia była taka bardzo bogobojna i no ale pamiętam, że ona mnie wtedy tak spłycała bardzo i ona mówiła, o nieważne, nikt nie wie, jak wyglądał gdzieś tam. No i pamiętam, że któregoś razu, jak przyszłam na mszę świętą, to tak sobie powiedziałam w takim dziecięcym sercu, że Panie Jezu, ja bym bardzo chciała wiedzieć, jak ty naprawdę wyglądałeś. I pamiętam, że mi się Pan Jezus na 3-4 sekundy, dosłownie to był ułamek sekundy, pokazał wzdłuż ołtarza i się rozmyło po prostu. I to było dla mnie takie niesamowite i ja to powiedziałam wtedy mojej prababci, pamiętam to jak dziś. I pytałam prababci, bo byłam tak w ogóle zszokowana tym zdarzeniem, że pytałam mojej prababci, czy jest taki kapłan. Taki kapłan w kościele u nas w franciszkańskim, wysoki, w długich włosach, takiej białej szacie, a moja prababcia mi powiedziała, że coś mi się przewidziało. No i wtedy pamiętam, że babcia we mnie tak tą miłość taką zgasiła. Znaczy nie, że miłość zgasiła, ale rzeczywiście ja to uznałam, że mi się to przewidziało. A skoro dziecko małe, które było tak blisko Jezusa, miało takie pragnienie, to ja dzisiaj wierzę w to, że Pan Jezus naprawdę jest w stanie się dziecku pokazać. Dzisiaj widzimy też, jest taka 8-letnia dziewczynka, możecie sobie wpisać w internecie, u której był kapłan w domu, i ona codziennie widzi Jezusa. Ona codziennie widzi Jezusa i to jest takie niesamowite, że nawet jej mama o tym wie, że ona widzi, nie tylko rozmawia, bo rozmawiać każdy z nas może w swoim sercu, ale ona też widzi Jezusa. I to jest takie niesamowite. Tak, tam możecie sobie wpisać na YouTubie dziewczynka, która rozmawia z Jezusem i widzi Jezusa. I tam nawet kapłan był. Ona wie takie rzeczy, które w ogóle ktoś nie powinien wiedzieć. Na przykład ona namalowała rysunek ze swoim rodzeństwem, które mama poroniła z dwójką i nazwała je po imieniu, tak jak mama je nazwała w brzuchu. I zaniosła jej ten obrazek i mówi, zobacz mamusiu, to ja i moje rodzeństwo. A ona mówi, ale kto to jest? A ona mówi, no jak, no to jest moja siostrzyczka i braciszek, którzy są w niebie. Przecież mówi, ja mam rodzeństwo w niebie i ona takie rzeczy wie, no bo jej to wszystko Jezus mówi. I na przykład ona tam, pamiętam, że mama tam taka nerwowa była i ona chodziła po kuchni, a ta dziewczynka się tak uśmiecha Bogu i mówi do niej, mamusiu, Pan Jezus tu jest i mówi, żebyś się tak nie przejmowała tym bałaganem, ale żebyś zrobiła tatusiowi ciasto, bo jutro ma urodziny. No i to jest takie niesamowite w ogóle, że Pan Jezus jest taki, że go to nie obchodzi, że jest bałagan w tej kuchni. Jego obchodzi po prostu miłość, spokój w ogóle i takie, no ta relacyjność, nie? I później było tak, że ta mama przychodziła do tej dziewczynki i mówiła, a co Pan Jezus sądzi o tym, a co pyta o tym? I któregoś, najpierw Pan Jezus odpowiadał przez tą dziewczynkę tej mamie, a później Pan Jezus powiedział takie słowa, niech twoja mama sama przyjdzie do mnie i zapyta. Także Pan Jezus chce z nami rozmawiać i najczęściej dzieje się to w ciszy, więc wyciszyć te telefony, telewizję to na pewno i to, kiedy ja najczęściej słyszę to, co Jezus do mnie mówi, to kiedy wyłączę głośniki w samochodzie albo w swoim pokoju, w swojej izdebce, albo po prostu pójdę na adorację i się wyciszę i zostawię te troski z tego świata na zewnątrz i zniżę się do poziomu serca i tam każdy z nas spotka Boga. Dziękujemy bardzo. Więcej pytań pewnie byłoby, ale nie będziemy wywoływać, ponieważ
to spowoduje, że więcej ci ludzie mogą nie przyjść już na spotkanie z Panią, gdziekolwiek ono się odbędzie, albo też niech te niedopowiedzenia będą motywacją do tego, aby wejść na kanał, tam subskrybować, czy to tam jak to się nazywa, i wtedy oglądać, słuchać i będzie najlepiej. Powstańmy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I powierzamy się Matce Bożej, której tu jest sanktuarium, u Franciszkanów Królowej Rodzin, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.